Troszeczkę się zmieniło od ostatniej wizyty na ogrodzie. Witam serdecznie w moich włościach. Ja sobie wynoszę i wkopuję egzotyki do gruntu. A Was zapraszam, kochani, na spacerek. Co ciekawego w ogrodzie? Nie mam za wiele czasu. Męczę się, wkopuję, wykopuję. Zostało jeszcze koszenie. Deszcze mają padać. A tak się rabatki nam pozmieniały. Tangon ramanicata wydaje nam kwiatka. Zaraz do niej podejdziemy, ale chciałam Wam pokazać, jak pięknie kwitną jodaszowce z nasionka. Tu jest jeden, ten jaśniejszy. Tam żółte w tle to azalia pontyjska. Wszystkie kołki praktycznie już pozbierałam gdzieniegdzie, tylko kołeczki na zabezpieczenia już są ściągnięte. Co powiadają po 10, po 9. Tu mamy jodaszowiec w całej okazałości. On ma około 9-10 lat. Jest uzyskany z nasion. Tutaj mamy trzmielinkę. Atakowała ją strasznie mszyca. Jeszcze widzę tutaj mszycy dużo pod spodem. Robię oprysk z czosnku i z płynu do mycia naczyń. Trawnik się regeneruje. Żadnego nawozu na trawniki nie daję, bo bym oszalała z koszeniem. A tu, kochani, drugi jodaszowiec, dużo ciemniejszy. W tym samym wieku, tylko że tutaj ma bardzo piaszczystą ziemię. Ma sucho. Rośnie wolniej, ale za to pięknie nam kwitnie. Zaczęła pięknie kwitnąć nam kokoryczka. Inni zwią ją dużą kumwalią. Jak zwał, tak zwał. Tutaj ma naprawdę bardzo sucho. Rośnie pod dużymi drzewami klon i jesion. Nawet widać jego korzenie. Zobaczcie, potężny. Tutaj były na początku, jak była budowa, były wyrzucane skrawki, żeby zapełnić lukę, bo tutaj było dużo gruzu. I tak kokoryczka się rozprzestrzeniła i sobie rośnie. Pokazały się kolejne iryski pumila. To są te miniaturki, wczesne iryski, a tutaj między nimi rojniki powsadzałam, ale bardzo mocno rozrosła nam się. Zobaczcie, tutaj aster płożący i on później będzie sobie wisiał na tym murku do dołu. Tutaj rojniczki się zasiały i też będą zdobić. I tu jeszcze czekamy na kolejne iryski, później będą wrzosy. Tutaj mamy floksy i rozchodnik okazały oraz chryzantema arktyczna. Floksiki wyłażą poza rabatkę, bo na rabatce już nie ma miejsca. Tam obudził nam się pióropusznik strusi, czyli ta duża paproć, i pięknie pachnie. Drobne kwiatuszki. Laurowiśnia. Zapach ma przecudny, taki słodki. Białe kwiatuchy z takimi pędzelkami. Ja ją troszeczkę podcinam od dołu. Nie przeszkadza, lubi cięcia. Można sobie laurowiśnie formować, bo inaczej nie miałabym miejsca na bylinki. Zagęściło się nam troszeczkę. Tulipany jeszcze kwitną. Tu wysiała nam się pęcherznica. Miałam ją zabrać i jakoś nie ma czasu. Zawsze zapominam, jak kręcę filmy, to mi się wszystko przypomina. Pięknie powybudzały nam się hosty. Tutaj mamy hosty razem z liliowcami. Tutaj mamy tulipanik. Tam hortensja nam pięknie się wybudziła. Przycięta solidnie przy samym dole. I fajnie nam odbiła. Będzie niższa, gęstsza. I tutaj również hosty. Dwie hosty mi zniknęły. Nie mam hosty tutaj, w
tym miejscu i nie mam hosty w tym miejscu. Coś mi ją zjadło. Znaczy ja wiem co. Nie będę mówiła głośno. Karczownik, ale inaczej na niego mówię. Tutaj wybudziła nam się trawka zwana owsikiem. Ten rododendron dużo miał wody, ale w tym roku chyba nam odpoczywa. I tutaj kolejna rabatka nam się mocno zagęściła. Parzydło leśne nam sporo podrosło. No i kuny urządziły sobie ślizgawkę, nie wiem jak to nazwać, trampolinę na moim arum. Wszystkie liście wyłamały. Także kuny, miejcie się na baczności. Będę Was pilnować. I tutaj wybudziły nam się też hosty. Już coraz mniej widać gleby. Tu są hosty, te miniaturki, te malutkie, niskie. Oraz mamy tutaj języcznik, paprocie. Ostatnio, no już miesiąc temu mówiłam, żeby obcinać żurawkom liście. Tu praktycznie żurawki nie było, a przepięknie nam odbiła. Zregenerowała się. Ostatnio straszny wiatr wiał i z wierzby pospadały nam te gałązki. Ale na razie nie zbieram, ponieważ zbierają je ptaszki na gniazdo. Tu mam kolejny paproć. Tych paproci nie znam po imieniu. Dostałam od kolegi. Też pięknie się wybudzają. Tutaj wybudza nam się kokoryczka niebieska. Już delikatnie widać jej kolor kwiata. Ale jeszcze chwileczkę. Mam ją w takim długim rzędzie, a przez środek przechodził sobie krecik. Krecik, zielony maberecik. No i azalie zaczynają nam się rozkwitać. Nawet już pomalutku się otwierają. To są te drobnokwiatowe. Tutaj berberys żółty przepięknie nam się wybarwił. Idziemy po kolei. Tutaj mamy kolejną azalijkę. I tam będą kolejne. A miałam podejść do manikaty i pokazać jej kwiata. Ostatnio miałam wizytę ze szkoły. Prowadziłam lekcje. Od czasu do czasu wpadają dzieci. I pani z biologii lub z przyrody. I uczymy, jak dbać o roślinki. Teraz w następny czwartek kolejna klasa wpadnie. Bardzo się cieszę, że nauczyciele zwracają uwagę, żeby od najmłodszych lat uczyć dzieci dbania i szanowania roślin oraz owadów. No, tu nam manikatka rośnie. Ja mam 1,62 m, a ona już ma 1,70 m. Ten listek będzie 1,70 m. U mnie, kochani, sadzonek nie będzie. Nie ma sadzonek. Ja jak pokazuję gunerkę, piszecie, kochani, naprawdę nie mam. Zobaczcie, ona ma 14 lat. Tam środek mi uciekł. Albo zjadły karczowniki. I muszę sama sobie porobić sadzonki, żeby tam podokładać. Bo karczownik strasznie mi ją skraca. Dobra, idziemy w tamtą stronę. A tutaj zakwitł nam kuklik. Jest to kuklik o listkach żółtych. Lubię takie roślinki, które wybarwiają się intensywnie na żółto lub mają liście wariegatta. Tutaj osłaniałam, udało się. Lilie nie pomarzły. Trzeba pozrywać z tulipanów nasienniki. Kwitną rododendrony. Ten rododendron powtarza kwitnienie. To taki prezent od męża. Tamten również. Też mają około 14 lat. No i zobaczcie, zmieniło się. Tam jeszcze ketmia, wariegatta. Stoi łysa. Nie ubrana, ale niedługo się ubierze w piękne liście. Jabłonki kwitną. I tutaj czekamy sobie na orliczki. Tutaj mamy klon palmowy.
kwitną groszki, floksy. Także krótki spacerek. Jutro może zrobimy taki bardziej dokładniejszy, co nam zakwitło, bo zakwitło sporo roślin. Ale naprawdę nie mam czasu na spacerki. O, tu jeszcze patyki mi zostały. Bardzo mocny przymrozek był mocny. Minus 3. Nakrywałam kiringi szome z tydzień temu i tylko dostały po tyłku 4 listki. Reszta się udała. Piękna bylina o wysokich pędach z żółtymi kwiatami. A, kochani, przycinamy, jeżeli chcecie już floksy przyciąć, to można już uszczykiwać wierzchołki, będą niższe. Ja to zrobiłam tydzień temu i widzę, że już, zobaczcie, z tych partii liści wydobywają się kolejne listki i również pięknie zakwitnie, tylko że będzie dużo niższy i kępka będzie gęściejsza. Na koniec serduszka wspaniałe. Pozdrawiam serdecznie, lecę kopać dalej. Pa, pa.